Jakoś będę musiał sobie poradzić bez statywu. Dobra, co tam widać? No, dzisiaj od dawna wyczekiwany bushcrafting. W moim wykonaniu i wykonaniu kolegi Piotrka. Witam. Nie wiem, co to będzie. Po parunastu latach przerwy może być śmiesznie. No nic, 20-30 minut drogi do lasu przed nami. Bez bycia obozu. Mam nadzieję, że się wyrobi. Zastanawiam się, gdzie się udać, wiesz, bo ten las jest podzielony na takie dwie części. Aha. Ta część tutaj, co już się teraz zaczyna, no, to jest młodszy las i on jest rzadszy. No. I taki bardziej otwarty, nie? Mhm. A tam dalej jest taka starsza część lasu i tam dochodzą trochę drzewa iglaste. On już jest taki gęstszy, taki bardziej przytulny, nie? Może tam tą dalszą? Iglaste drzewa? Ja chodziłem w tą dalszą, bo tam też fajniejszy klimat jest. Więc myślę, że się tam znają. Tyle. Tego już tu spalę. No to co, rozpoczynamy powoli. Nagrywasz już? Tak, spalę papierosa, żeby nie było. Już nagrywam, no. Poczekaj, spalę sobie na spokojnie. No spal na spokojnie, a później podpal. Postaram się, no. Nie jestem jakimś mega ogniemistrzem. No zobaczymy. Łozowisko wygląda tak. Hamak z tarpem. No, z plandeką, ale powiedzmy, że to tarp. A tutaj Biedem namiot. Wiem, o co ci chodzi. Coś nie mogę się wgryźć. Wybacz, że ci nie pomogę, tylko będę nagrywał, bo to wiesz, trzeba uwiecznić. Pukli to nie jestem jakimś tam specem, bo zazwyczaj skory brzozy to robię. Jak bushcraftowy. Do bushcraftowego to mi dało. Marcin, słyszałeś? No ja to zawsze byłem zmuszony. Patrz, no nie wyjdzie mi, nie mogę się wgryźć. Nigdy mi to nie wychodziło zbyt fajnie. Ale dużo nie trzeba chyba. Mamy w miarę suche drewnianko. Takie rozłupane drewno najlepsze w taką pogodę. Nie jest źle, udało się. Zaledwie 5 minut. Poranek, po nocy, w lesie,
Jak tam Piotrek? Jak tam samopoczucie? Zajebiście, nie? Jest zajebiście. Jest zajebiście, no. Teraz już jest na pewno ogień dobry. No to ogień. Herbatka. I śladu nawet nie ma. Leave no trace.